Drodzy Państwo, teatr dla mnie jest drugim domem. Mam tutaj swoją szczoteczkę do zębów, mam tutaj swój ręcznik i ubrania na zmianę. Bez tego miejsca moje życie traci bardzo wiele. Co najmniej 50%. Życie bez państwa jest trudne, dlatego staramy się robić wszystko, żeby łączyć się z państwem, żeby cały czas działać. Dlatego coraz więcej pomysłów na online'y, na które bardzo serdecznie zapraszamy. No i mamy nadzieję, że wkrótce spotkamy się przy 100% frekwencji na widowni. Dla nas jest to bardzo trudny czas, ale jak zabierze się nam coś, to jesteśmy w stanie odczuć, jak nam tego bardzo brakuje. Nam brakuje państwa. Mam nadzieję, że spotkamy się już niedługo w normalnych okolicznościach przyrody. Tymczasem z okazji Dnia Teatru chciałbym złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim dużo zdrowia i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia jak najszybciej. Moi drodzy, teatr to dla mnie wszystko. To wszystko to, czemu poświęcam swoją całą energię, jest moją wielką pasją i moją wielką miłością. Jak się czuję bez teatru? Czuję się bardzo dziwnie. Myślę, że podobnie jak Państwo po drugiej stronie sceny. Mam nadzieję, że ten czas, ten szalony czas i ten niepewny czas jak najszybciej minie i będziemy mogli spotykać się przy pełnych, może chociaż w połowie pełnych widowniach teatrów całego kraju, całej Europy i całego świata, czego nam i Państwu serdecznie życzę i pozostańmy zdrowi. Teatr jest dla mnie wszystkim. Jest czymś, jest takim pokarmem. Tak naprawdę bez teatru nie potrafiłbym żyć. Tego się uczyłem. Po to studiowałem, by móc występować przed Państwem, by móc dzielić się swoimi emocjami, by móc przekazywać historię postaci granych przeze mnie. Niestety w związku z pandemią to zostało zawieszone i nie mogę spotkać się z wami, chociaż bardzo, bardzo bym chciał. Ale mimo wszystko, mimo tej całej sytuacji, która jest dość specyficzno-dziwna, chciałbym wam życzyć wszystkiego, co najlepsze z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Bądźcie z nami. Nawet wtedy, nawet jeśli nie na żywo, to po prostu bądźcie i czekajcie, bo my na was czekamy. I bez was teatr nie istnieje. Pamiętajcie. I do zobaczenia. Teatr jest dla mnie od lat ogromną pasją. Od jakiegoś czasu też pracą. Za co Bogu bardzo dziękuję przy każdym spektaklu. Teatr jest możliwością spotkania z niesamowitymi ludźmi w miejscach, w których na co dzień nie można przebywać, w sytuacjach, których na co dzień się nie doświadcza. Dlatego wszystkim nam życzę, szczególnie w tym trudnym czasie, żebyśmy mogli jak najczęściej spotykać się w tych pięknych okolicznościach i przede wszystkim już poza teatrem, abyśmy byli do siebie po prostu dobrzy na co dzień. Teatr jest największą przygodą mojego życia. Jestem w teatrze, na scenie od 20 lat. Teatr jest dla mnie spełnieniem moich muzycznych marzeń, spełnieniem moich wymarzonych ról. Jest również tak naprawdę odskocznią od tego, co się dzieje dookoła. Jest to przeniesienie się w zupełnie inny wymiar, w zupełnie inną światoprzestrzeń. I to jest coś tak nieprawdopodobnie ekscytującego, że ilekroć kończy się przedstawienie, nie mogę się już doczekać następnego. Drodzy Państwo, drodzy widzowie, chciałbym życzyć sobie i wam tego, żeby wróciły już te normalne czasy, żeby nasze spotkania były regularne, żeby widownia była zawsze wypełniona w 100%, nie tylko w 50%. I chciałbym jak najczęściej się z Państwem widywać i życzę Państwu przede wszystkim dużo zdrowia i mam nadzieję, że do jak najszybszego zobaczenia w normalnym świecie i w normalnych warunkach. Pozdrawiam najserdeczniej, Łukasz Zagrobelny. Teatr jest dla mnie fajnym sposobem spędzania czasu, no i fajną pracą, przyjemną.
gdzie można wykonywać naprawdę piękne utwory muzyczne, poznawać fajnych ludzi. No a kiedy nie możemy grać, no to co, no, tak jak ja, który gram tylko w teatrze i robię inne swoje jakieś rzeczy bardziej w domu, to jest po prostu nudno. Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru chciałbym wszystkim widzom i także moim kolegom i koleżankom, z którymi gramy, życzyć, żeby nas już nigdy nie zamykali, kiedy nas otworzą kolejnym razem. No i żeby powstawały jak najnowsze, najlepsze sztuki, najpiękniejsze, żebyśmy mogli je grać i żeby było fajnie, super. Teatr jest dla mnie tak naprawdę wszystkim, moją pracą, moją pasją. Tu się odnajduję, tu jestem, mogę być tak naprawdę każdym, każdą osobą i to jest piękne. Przez ostatni rok rzadko nam jest dane brać udział w spektaklach, w przedsięwzięciach teatralnych. Jest nam z tego powodu bardzo smutno i dążymy do tego, żeby jak najczęściej się spotykać w teatrze ze znajomymi, z kolegami, z koleżankami i dzielić tą naszą pasję, robić to online. Ale czego mogę Państwu życzyć i sobie również? Tego, żebyśmy jak najszybciej mogli się spotkać razem na widowni i na scenie, żebyśmy mogli siebie wspólnie oglądać. Tego Wam wszystkim życzę. Teatr to dla mnie magia. To jest takie magiczne miejsce, gdzie my, aktorzy, przekraczamy granice, dotykamy takich sfer, których na co dzień nie bylibyśmy w stanie dotknąć. Wchodzimy w inny świat, w inną rzeczywistość. Spotykamy publiczność, która również ma szansę odetchnąć od codzienności, zapomnieć o problemach. I spotykają się takie dwie energie. My dajemy cząstkę siebie, oddajemy część siebie, ale również bierzemy od publiczności te emocje, te energie i powstaje taka niesamowita więź, której nie da się w żaden inny sposób odtworzyć, jak tylko spotkaniem. Spotkaniem takich dwóch sił, aktorów, śpiewaków i publiczności. Dlatego tak ważne jest dla nas, żeby spotykać się na żywo, żeby grać na żywo dla publiczności. Czy to jest 25%, czy 50%, nie ma znaczenia. Po prostu to jest taka niepowtarzalna więź i myślę, że dla każdego z nas teatr jest dużą częścią naszego życia i jest takim trochę drugim domem dla nas. Teatr śmieszy, smuci, bawi. Tu się dzieją niepowtarzalne rzeczy. To jest taka uczta emocji i my możemy się nawzajem częstować razem z widownią. Dlatego życzyłabym sobie, jak również moim kolegom, aktorom, śpiewakom i publiczności, abyśmy się spotykali już zawsze, często. Zrobimy krótką przerwę teraz na chwilę, ale wracamy z nową siłą, energią i mam nadzieję, że dalej będziemy razem ucztować. Z tej okazji również chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Widzimy się już niebawem.